Tłumy motocyklistów w Licheniu. Zlotu miało nie być zlot motocyklistów w Licheniu. Formalnie był odwołany. Około 2000 osób zjawiło się w sobotę na zlocie motocyklowym w Licheniu, mimo że impreza formalnie została odwołana przez organizatorów i ograniczona do mszy. Doszło także do próby odebrania siłą sprzętu dziennikarzom, informują lokalne media. W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyło się 9 ogólnopolskie otwarcie sezonu motocykli i pojazdów zabytkowych. W planie wydarzenia była msza oraz święcenie pojazdów. Komunikat Sanktuarium w Licheniu kilka dni temu organizatorzy poinformowali jednak o zmianie formuły wydarzenia i ograniczeniu go do samej mszy, w której, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, mogło wziąć udział maksymalnie 350 osób. Zgodnie z informacjami przekazanymi sanktuarium przez organizatorów zlotu, tegoroczny zlot został odwołany ze względu na panujące ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Co za tym idzie, nie odbędzie się parada monocyklów i pojazdów zabytkowych ulicami Lichenia. O godzina 12.00 w licheńskiej bazylice zostanie odprawiona msza świętego. W intencji wszystkich motocyklistów o bezpieczne poruszanie się na drogach publicznych w rozpoczynającym się sezonie motocyklowym. Należy jednak pamiętać, iż w związku z panującymi obostrzeniami sanitarnymi, w licheńskiej bazylice podczas mszy świętego i nabożeństw może przebywać jednorazowo 350 osób, napisano w komunikacie. Jak jednak opisuje serwis konin.naszemiasto.pl, przed sanktuarium zgromadziło się około 2000 osób. Według relacji dziennikarzy serwisu niektórzy z uczestników próbowali siłą odebrać sprzęt fotoreporterom.